Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Butters. Oczywiście teraz na szybkiego sobie przejdziemy patch notes, bo czemu nie, tak de facto posprawdzamy sobie, cóż, tak naprawdę czytając to będą nowe itemki, dosyć ciekawe, już wam mogę pokazać. Dobra, już jesteśmy właśnie na stronie Steama sklepowym Backpack Butters i możecie zobaczyć parę ciekawych, nowych itemów, które będą dodane. Co ja mogę zobaczyć? No tutaj widać jakiś mieczyk, który troszkę wygląda jakby był z motylkiem mieczyk. Nie wiem, czy to może być coś związanego właśnie z Rainbow, że na przykład mieczyk typowo pod jakieś takie masę buffów, który się będzie stakował z tym. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co to może być. De facto może być wszystko i nic. Co dalej? Tutaj są ciekawe rzeczy, bo to wygląda jakby to były jakieś watche, czyli jakieś zegarki. Coś czasowego może, tak mi się wydaje. Nie wiem, możecie dać znać oczywiście, co o tym sądzicie. No ciekawe rzeczy to są. Tu to wygląda jak głowa wiedźmy z czapką. Też nie mam pojęcia, co może dawać. I jest jakiś gigaczat. Golem jakiś chyba, pewnie kamienny czy coś w tym stylu. Bo dużo itemów właśnie jest kamiennych i obstawiam kamiennego golema. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o nowe itemki. I jest też coś takiego jak Backpack Battles Plushie. Okej. Czy będzie można, rozumiem, sobie kupić? No, taka spoko opcja tak naprawdę. Dobra, lecimy do gierki. Okej, no i w gierce mamy parę rzeczy tak naprawdę gdzieś tam dodatkowych, które nasi piękni wydawcy dodali, czyli typowo combat logi nowe, żeby to lepiej wszystko wyglądało. Możemy też sprawdzić, jak będzie nasza stamina pracowała w walce, też na logach, także fajnie, fajnie, że dodali to. No i fixe tak naprawdę, nic ciekawego, ale fajnie, fajnie, że dodają coś nowego. Bo dawno nie dodawali właśnie czegoś nowego, tak naprawdę to chyba ostatnio to były te, w sumie dodawali te nowe itemy, ale one jakiegoś dużego takiego przetasowania nie zrobiły w mecie, także fajnie, no. Kończąc na tym, polecimy sobie oczywiście Pyromancerem i polecimy sobie pod ciekawy build, który widziałem grając, czyli przeciwnik zagrał sobie Staff of Fire, Z tymi Gloves of Power, żeby dodać jeszcze większy damage stakującemu się Staff of Fire, plus dodatkowo zagrał Nesta tylko i wyłącznie pod manę de facto, co jest dziwne, bo on nie miał żadnych smoków tam. I nie wiem, jak to odbierać, bo dostajemy 4 many i tak naprawdę tyle. No nic, zobaczymy sobie, no bo ten Staff of Fire potrzebuje 2 tego i 2 tego. To jest dosyć dziwne, ale pójdziemy pewnie coś podobnego, ale nie takiego samego, ze względu właśnie na to, że wydaje mi się to troszkę przesadą. Oczywiście na start mamy fajne itemy, także sobie tutaj polecimy z tym, jak najbardziej jestem za. Okej, mamy Bruma już, Lamb of Call, żeby zrobić torcza, super. Aha, pytanie, czy ja, czekaj, czy ja potrzebuję, bo żeby zrobić Burning Sworda, czy ja chcę torcza zrobić? Na ten moment w teorii możemy zrobić, no, żeby był. Jednego. Dobra, no i Bruma sobie oczywiście zachowamy na następną turę. Zobaczymy, co tutaj przeciwnik. Przeciwnik ma też dwie bronie, ale mi się wydaje, że my wygramy tym healem od Guberta. Że on zrobi tutaj de facto różnicę. I to dosyć dużą. No można to zauważyć właśnie, że różnica faktycznie jest. Przeciwnik raczej nie ma opcji na wygranie tego. Musiałby być coś
Na przykład, jak tu by był generator laka już zrobiony, to może by to nam się, bo może by się to przeciwnikowi udało ze względu na tego dużego laka, no i wiadomo, by krytował i może by się wtedy przebił przez tego Goberta. Ale na ten moment, jeżeli nie ma takiej większej tutaj obawy, no to można być zadowolonym. Teraz tak. Bruma byśmy wzięli. Ten Whetstone też jest fajny, tylko w takim wypadku de facto to nic więcej nie zrobimy. Niestety lub stety. Moglibyśmy dorzucić coś w tym stylu, żeby zwiększyć troszkę jeszcze obrażenia. Może to jest lepsze? Nie wiem. Zobaczymy. Troszkę nie wiem, jak to ułożyć, żeby było, miało to większy sens. Ale okej. Okay. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wygrać tutaj na przeciwnika, który ma niestety poisona i to może być dosyć problematyczne ze względu też na to, że my nie mamy staminy w ogóle. No, to stamina zrobiła robotę. Niestety. Czasami tak właśnie bywa, że ta stamina tu się tu nam komplikuje całą zagrywkę. Okej. Okay. Wycimy sobie pyk, pyk. Może coś a la tak. Czemu nie? Albo nawet tak. Healing, fajna opcja. Póki co oczywiście start jest średni bardzo. Za bardzo, o jest. Nie widzę opcji na wygrywanie tej rozgrywki póki co. My to w ogóle staminy nie mamy i to jest największy problem. No, wow, na 1 HP wygraliśmy. No to close bardzo, no ale dobra. Burning Cola, mamy Gloves of Haste, ale teraz chyba tego nie chcemy brać, ze względu na to, że my właśnie nie mamy w ogóle, ale to w ogóle generatora, my tego banana potrzebujemy jak na zabój. Dobra, bierzemy sobie oczywiście Leatherbuga, żeby zwiększyć ten nasz tutaj problematyczny, bo problematyczny. Ale plecak, no bo jest strasznie ciasno. Tutaj raczej to możemy wygrać. Chyba, że blind nas zaora. O kurde, no to 1 HP znowu. Muszę przyznać, że więcej szczęścia niż rozumu póki co mamy. No ale dobrze, 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 no. Okej. Teraz tak. De facto, no to musimy zrobić tak. Podrzucajmy sobie oczywiście kolejne flamy. One nam się przydadzą. I tyle, no. Może jeszcze jakaś rolka sportowa. Jest mana Orbik, fajnie. I jest też bluberka. Też super. Bluberka się przyda. Czyli Guberta sobie możemy zrobić jak najbardziej, czemu nie? To też nam będzie dodawało hita, więc super opcja. Okej. Okay. Widzę, że bardzo podobny mamy build. Co prawda my mamy większy healing, co w teorii powinno nam pomóc, a w praktyce nie za bardzo, niestety. No nic. Mówi się trudno, żyje się dalej, prawda? Dobra, na ten moment dorzucimy sobie coś w tym stylu. O właśnie. Brumiczek piękny. Magic Staffik, żeby zrobić Staff of Fire jak najbardziej. No i bluberkę też będziemy chcieli wstawić. Okej. To możemy jeszcze zrobić tak. No i de facto tyle. Zatrzymujemy sobie bluberkę, bierzemy health potę. I tyle no. I liczymy na to, że uda nam się tutaj ugrać tą rozgrywkę kolejną. No kolega jest dosyć mocny, będzie miał bardzo szybko ten healing. Healing będzie dostarczany u niego ze względu na to, że jednak on ma szybkie te autoataki. No niestety. Znowu brakło. O dziwo, mnie to nie dziwi. O dziwo, dziwo. Co by tu jeszcze dorzucić? Okej, okay, Potion Belt. Dobra, no ja bym w to poszedł. Ze względu na to, że tu mamy dwie poty.
które nam dadzą fajne opcje na wygrywanie rozgrywek komputerowych. Okej, okay, jest kolejny Mana Orbik, więc my sobie go zarezerwujemy. I na ten moment chyba tyle, prawda? Tak mi się wydaje. Że to będzie najsensowniejsze póki co. Okej. Okay. No i many to w ogóle nie generujemy. Bo za chwilę dopiero wygenerujemy. Ale to widzę, że i tak problem z tym, żeby... O, czekajcie. Troszkę tej many widzę generujemy. No jak doleci nam... fajnie, udało się wygrać. To jest bardzo potrzebne nam. Okej. Okay. I co? I wziąć ten Skull Warden? No ale to będzie... Wydaje mi się, że troszkę spowalniające. Nie rozumiem, dlaczego on poszedł tego Dragon Nesta. No chyba, że on w ogóle żadnych smoków nie wziął. Ale to już była późna faza. To już była dogryweczka tak zwana. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No ale dobra, no weźmy to, zobaczmy. No, nawet z ciekawości. Co to nasz tutaj przeciwnik gotuje z tym. Że to takie ponoć eleganckie, dobre, super, świetne. Ja jestem mocno, mocno ciekawy, muszę przyznać. Okej, okay, Leatherback, super opcja dla nas. Ale póki co to tyle. I liczmy na to, że my tutaj wygramy z kolegą. Okej, okay. No kolega leci tylko i wyłącznie na tym Thornbloomie. To jest dosyć ciekawe, no bo nie jest to jakoś turbo mocne i silne. Ale widzę, że jest na tyle wystarczające, żeby wygrać z nami. No bo my jesteśmy po prostu słabiutcy, no. Taka prawda. Dobra, no dorzućmy tego Dragon Nesta. Też ja to tego, szczerze mówiąc, nie widzę za bardzo. Okej. Okay. Możemy zrobić nawet tak. Mi by zależało, żeby to w jakiś sposób przesunąć. Tylko w jaki? Tu wszędzie trzy są potrzebne, to jest niestety dosyć długa opcja. Ale mamy z Heroic Poty, ja nie wiem, czy nawet bym nie poszedł w to, żeby kupić tą Heroic Potę na ten moment, chociaż. To może inaczej, może o właśnie coś takiego. O. I to wydaje się w miarę sensowne, w miarę oczywiście. Zarezerwujemy sobie Gloves of Haste, żeby to przyspieszyć. I za chwilę się będziemy zastanawiać, czy nawet nie wyrzucić, albo już nawet. No bo de facto ten Magic Staff powinien nam wystarczać. Zróbmy to. Miejmy nadzieję, że nie stracę jakoś dużo przez to. Gdzieś tam tego błędu jednak nie popełnimy. Nawet coś takiego można rzucić. No de facto można. Okej. Okay. Nawet przyspieszyć tego Magic Staffa. Zobaczymy. Może to powinno... W teorii powinno wystarczyć. W praktyce nie mam pojęcia. To jest tylko i wyłącznie granie pod ten. Granie pod Magic... Okej. Okay. Pod Magic Staffa, no to tyle było z tego. Wygrywania. Okej. Okay. Jest Draconic Orb. Fajnie, bardzo mnie to cieszy, tylko nie wiem, czy to nie jest za późno już. Mam 1 HP, więc no najwyżej się poleci kolejną rozgrywkę, bo jest 14 minut dopiero. Ale muszę przyznać, że troszkę będzie to przykre, że jej się nie uda tutaj tego ugrać. No dawaj, dawaj. Nie powinno być jakiegoś dużego problemu z tym. Prawda, jak tak teraz patrzę, to ta stamina jest taka za bardzo potrzebna i niepotrzebna, no. Ale udało się wygrać. Super. Bardzo mnie to cieszy. Niezmiernie mnie to cieszy, muszę przyznać. Okej, okay, no mamy już fajne możliwości, żeby sobie dorzucić. Oczywiście. Staff of Fire. I teraz co dalej z tym Staff of Fire? Bo tego Nesta to ja powinienem chyba wywalić. Póki nie znajdziemy.
Wow, naprawdę? Nic? Zupełnie nic ciekawego? Ten potion belt jedynie sobie możemy zarezerwować, no ale lekko mnie to zasmuciło, muszę przyznać. No dobra. Okej. Sprawdźmy, jak to tutaj będzie śmigało nam. No, no póki co jeszcze poty nie wleciały. Oj nie, to tutaj przegrana. Czyli nie widzę, 59 chociaż hit. Dobra, dobra. Okej, już troszkę zaczynam rozumieć sens tego buildu. Albo grania tego buildu po prostu sens. Moglibyśmy zrobić tak. O właśnie. I... No i co, bo to jest problem teraz. Ciasno się zrobiło. Niezmiernie ciasno, no bo de facto to tutaj potrzebujemy na te dwa glowsy, żeby to przyspieszyć. To byłoby fajne, tylko gdzie to włożyć? Bo jak włożymy tak po bokach, to nie bardzo to jest sens. Musi być to pionowo powkładane. No chyba, że zrobimy coś a la tak. Tylko dalej będzie lipa. No to jest pytanie. Ale za to tutaj można byłoby to powkładać. O, widzisz. I wtedy byśmy to tak zrobili. Trzeba byłoby dorzucić tu ten item. I coś w tym stylu wtedy. Okej. Dalej to nie jest jakoś turbo opłacalne. No dobra. No bo chcemy zwiększyć te nasze HP-ki podstawowe. No dla nas to by było turbo dobre, no bo to jest... ...36 dodatkowego HP, to jest naprawdę dużo. Więc wydaje mi się, że to byłoby w miarę przyjemne i sensowne, żeby takie coś sobie zagrać. Okej, okay, to jest fajne. Ale tyle. Póki co. Póki co tyle. Niestety. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to nam tutaj pozwoli jeszcze utrzymać się w naszych ryzach. Ale no widzę, że ten damage jest fajny ze względu na to, że mamy tę manę. To prawda, dalej tego Dragon Nesta nie rozumiem. Za bardzo. Po co on tutaj de facto? No ale dobra. Ej, mamy przyspieszenie, ale to jest za słabe przyspieszenie, żeby brać tego topaza. Okej. Możemy sobie fleta wziąć. Tylko ten flet tutaj jest taki trochę... Już prędzej tak, okej. I tak jest okej. Tu dorzucimy. No dobra. Na ten moment tak to będzie wyglądało. Okidoki tak zwane. Dobra, sprawdźmy, jak to tam nasza ta mana będzie fajnie nas wspierała lub nie. Oho. Tyle było ze wspierania. No nic. No dobra, ale troszkę jakby można zobaczyć, jak wygląda ten build. To jest fajne. To jest sensowne. 304 obrażenia zadał, a u nich zadał Bloodthorn dużo. No to Bloodthorn klasycznie będzie zadawał dużo obrażeń. No build dosyć ciekawy, muszę przyznać, 27 wampiryzmu. No nic, dobra, to by było na tyle. 20 minut, nawet spoko. Buildzik ciekawy, troszkę dalej nie rozumiem tego Dragon Nesta. Możecie dać znać, czemu akurat Dragon Nest. Ale i tak fajnie to wyszło. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Zostawcie łapę w górę, komentarz i subskrypcję. I tyle, widzimy się w kolejnych oczywiście odcinkach z BokBokBatters. Trzymajcie się, hej.